Koniec jedzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Pokazałeś wszystkich? Tak. Powiem ci, że jest o dwie osoby za dużo, ale zostałem... Zgubimy w lesie. No, zgubimy w lesie. Na ostatnią chwilę się zapisują, ale cóż tam, jest nas grupka, idziemy sobie spokojnie teraz na Krzyżową Górę, zobaczymy sobie drogę krzyżową piękną, niektórzy niestety na kolanach, po rozmowach takich nieformalnych, na górze czeka Janusz, nasz kolega, i z Januszem sobie powędrujemy na Złoty Kopiec, Złotą Górkę, czyli na Złoty Chlum. Zobaczymy, no, co to da to zabieranie i wiesz, jak to da, no. I ten pomnik, jak się przyjrzycie, to z tej strony, tak wysłucha, z tej strony są ludzie, którzy przychodzą do Wincentego Prysznica, chorzy, ukorzeni. Przychodzą do niego, to co widać na obrazku, następuje pełna euforia i wracają do Wincentego Prysznica, wyglądają, proszę bardzo, kwitnąco. To jest... To niektórzy nawet bardzo. To jest ale dział... to z dzieckiem. No to przecież nadmieniłem, żeby tu zobaczyć i później przyjść tutaj. Chodzą z dzieckiem, wychodzą, ja nie... Proszę, nie komentować. Ale to jest chłopczyk. Słuchajcie, będziemy tutaj sobie po tych górach teraz wędrować. Woda nie kapie. Takiej rury, czyli się nie napije. I doszliśmy do źródełka, w którym woda jest. I kubeczek. I nawet żeśmy się w drodze powrotnej śnieżkami porzucali. Pod wodospadem? No, w ogóle nie. To jest piękne. Zdjęcie tego obiektu. Nie. Tak. Ale to samo ma ten traku. Ja tylko jeszcze. Oj, witamy Janusza. Wyszedł naprzeciw. Wyłonił się. Ja już wczoraj tu jestem. Zamówiłeś już kolejkę? Kawa stygnie. Dobry. Ja. Cześć! Ale to... Ja cię nie poznałam! No nie, taka chwila i za mało. Tylko ty mnie widzisz, ja rozumiem. O. Ale piękne zapachy się tu unoszą. Pewnie dobre jedzonko w środku. Ale zaraz sprawdzimy. I tutaj mamy takie cuda, ale na razie nie pozwalają im nabyć nam, bo nie te godziny otwarte. Jest pierwszy piwosz. Oj, po ciężkiej wędrówce. Gdzieś tam poszło. To piwo smakuje jak miodzio. To piwo ci się należało. Oj, jak subuda. To się nam po prostu należało. A tu niezastąpiony, niezastąpiony Janusz. Tak, jest powiedzmy. Będziecie musiał tam uważać, co? No, jego szczęście. Janusz jego Janusz po prostu przecudowny człowiek, któremu bardzo dziękujemy, jak zawsze. Bo takim warunkiem, jakby mi powiedział, też, ja mogę wyłapać, żeby załatwiać dziewczyny. Ja mówię, no, czy nie ma problemu, moje dziewczynki dostaną. Słuchajcie, źródło jak źródło, już tej wody tej zdrojowej trochę mamy w okolicy, ale spójrzcie na znak. Ktoś się orientuje, co to za znak? Proszę? Nie, nie, to coś bardziej płatnego. Proszę? Nie. Słuchajcie, to jest pierwsze oznaczenie szlaków, które, pierwszych oczywiście, które występowało u nas tutaj na Dolnym Śląsku i w Górach Opawskich. Praktycznie szlakowanie było w ten sposób, że było z jednej strony czerwona, z drugiej strony biała. I tylko takie szlaki były. Dopiero później, jak już ten most, ta turystyka się rozwinęła,
doszły już kolory, bo szlaków było coraz więcej, więc trzeba było to jakoś rozgraniczyć, żeby się ludzie nie mylili. Ale pierwsze znakowania, takie proste, to był ten sposób, na pamiątkę tego jest tutaj... Dobra woda. Ten szlakowska. Dobra. I ten szlak kiedyś prowadził z Jesienników na Złoty Chlum. Tak był oznaczony. I teraz już jest trochę wybrany. Do siostrów. Kurde, musi być gorące. Super. Proszę. Wszyscy znowu do źródełka. I teraz w co idzie? Cholera wie, może w rozum chociaż raz. No to gdzieś był na szczyt. No mamy go. Tylko kwiatek masz. Monika, zostaw to drzewo! Powcieram się. Nagrywasz to, nie? Tak. Dobrze. I dotarliśmy do wieży widokowej. A my kiedyś byliśmy w jakiej wieży to było? I mamy panoramę. I komuś się w głowie nie zakręciło? Nie. Mamy. No dawaj! Złoty Chlum zdobyty! Pięknie! Hurra! A ty tyłem stoisz! No ja się tam nie zmieszczę, za wielki jeszcze. Pięknie, nie? Świeżo malowany. Zrób z tyłu, ale zrób jeszcze nam ładne zdjęcie. Wszyscy pomóż, jak Dorota wysoko weszła. Ja też! O. Ja tu jestem! Oj, przestań! No nie. Chodź malutki. Super. Czekajcie chwilę, zdjęcie na bitek zrobi, halo! Nagraj Ewcie. Jedziesz. Pchnąć cię. No. Ja nie wiem, jak nic jesteś? No. Góry. Ej, ja pierdzielę. To nie jest bezpieczna zabawka. Ale nagraj twarz. W tym momencie nie chciałbym być tym zatkiem. Masz twardy zadek? Nie zapraszam. Nie wiem, pewnie już gdzieś tam. I zaczynamy spinaczkę. Na Czartowy, tak? Czartowy on się nazywa. Tak, kamień. Diabelski. Tak. Diabelski. Od czorta, wiesz? A czort karty rozdaje. Jest zdobywca. Ja też zostawię. Ty już momencik. Jezu, masz na skałę. Najpierw wejdź, potem schodzimy. Ale ja nie zejdę. Na skałę patrzymy, na skałę. Popatrz, jaka fajna skała. Patrz na Krzyśka. Popatrz na Krzyśka. Krzyśkowi głęboko w oczy. Ale nie aż tak, to co ty, kobieto? Jesteśmy? Jest. O, co ty? Dobra, to ja puśćcie Monikę dalej. A nie idzie. Tu idzie. Lilka, dawaj! Nie.
I tutaj palili czarownicę na stosie, także zapraszamy dziewczyny. Halo? Tak. No, to kopara opada. Powiem szczerze, że warto było. Te kamienie w innej odsłonie troszeczkę. Aczkolwiek to niestety drzewa urosły, stąd widoczku nie będzie. No, patrzyliśmy, nie było. No nie było. Ale i tak dziewczyny są zadowolone, bo wysokość złapały jakąś. A teraz sobie podążymy dalej w kierunku Krzyżnej Chory. To jest trójsik! Byliśmy na tym kochaniu, na styku. Nie jesteśmy na trójsiku. Nie po trójsiku. Ze środkowego najlepszy, najlepiej schodzi. Co, część oficjalną kończymy. Tak, za chwilę będzie nieoficjalna. Tak, zakończymy, no bo na nieoficjalną to sobie podejdziemy, może tam jakąś relację zrobimy. A na dzisiaj wyszło z jakieś 12 km. Teraz tutaj koleżanka sprawdzi. Mieliśmy sam jakieś z 500 przewyższenia może. No słuchaj, do auta 13 wyjdzie. No to nawet 13 km. No, już, ekipa była dzisiaj duża, bo nawet 19 osób się nas zbierało, trochę dużo nas było. Ale było pięknie, była kawa, było ciasto. Co prawda stoliska nam może nie do końca wyszły, ale kurort, jesienniki i prysznic w tle cały czas był, pili wodę, tak, pili wodę na wzmocnienie piersi i innych członków. Czekamy teraz na rozwolnienia co niektórych. Tak. I to się okaże w drodze, ile razy. No i co, no i zapraszamy, chodźcie z nami, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, żeby zobaczyć, jak jest u nas w naszym pięknym rejonie Sudetów Wschodnich na dzień dzisiejszy. Do zobaczenia.